Witam wszystkich gorąco, moi drodzy. Jesteśmy po pierwszym dniu bliskon-lineu, czyli tego bliskonu zrobionego totalnie online. Eee, pomijam już fakt, bo ktoś by może mnie zapytał, jak mi się podobało na wstępie, to ja może pominę tym fakt, nie będę roz, za bardzo się rozwodził na tym, że e, ogólnie cały zamysł imprezy, gdzie mogliście zrobić wszystko e, pre-recorded, czyli mogliście wszystko nagrać dużo wcześniej w studiu, e, gdzie to było nagrane ewidentnie wcześniej i to było nagrane jak e, wszystko na YouTube'a, prawda? Że można to zmontować, można wszystko oczywiście zmienić, jeszcze raz nagrać. Zrobili to w sposób nudny, po prostu zrobili to w sposób nudny i... Mogąc to jeszcze raz porobić, mogąc to całkowicie inaczej pomontować, zrobili to tak, jakby to miało być na żywo, ale to nie było na żywo, bo to już było nagrane wcześniej, więc sposób prowadzenia tej imprezy, moim zdaniem, był bardzo, bardzo taki pozostawiony do dyskusji, ale dobra, to już jest nieważne. Ważne jest to, co oni zaprezentowali, więc zawsze jest tak, że podczas otwarcia jest taka godzinka do półtorej godzinki po prostu na jednej scenie, gdzie wychodzą po kolei przedstawiciele e, firmy Blizzard, odpowiedzialni za pewne segmenty i skrzydła, oczywiście ich pięknych, e, można powiedzieć, dzieci. Czyli wychodzi ktoś od Diablo, wychodzi ktoś od Wowa i tak dalej, i mówi co nowego. No i też tak było w tym roku. E, więc od czego chyba zaczęli? Bo ja nie wiem, czy tak chronologicznie będę tutaj leciał. A więc yy, pierwszy zaczniemy od wowa, gdzie w tym wowie. Eee, przede wszystkim tak, co się dzieje w głównym wowie, czyli w retailu, w oficjalnym? Eee, no, tam się dymy dzieją, i tam, tam moi drodzy, została pokazana historia z eee, czym? No, jest Jaylor, jest Sylvana, jest tutaj Edwin eee, ona niczym, Lish King wyjmuje, słuchajcie, miecz. Tam się w ogóle dymy dzieją, bo po jakimś czasie eee, okazuje się, że Edwin jest opętany, jest przejęty, że tam eee, jest mind control. Endwin eee, nowi odwala, diabły wszystkie są spętane. Tam się w ogóle dzieje. Historia kurde niesamowita, a na końcu wyskakuje Edwin, który normalnie do złudzenia przypomina pewną inną postać. E, wręcz by się chciało powiedzieć, że to wygląda pan jak z troszkę albo nie. Natomiast e, no to jest historia, którą będziemy poznawać, i wszystko co się będzie działo tam to jest e, jedna rzecz. E, osoby, które są e, mega w temacie e, Wowa, Retaila to wiedzą, że to wyjdzie w patchach, będzie wyjdzie też raid, gdzie można z Sylwaną walczyć, na Sylwanę będzie można walczyć oraz na innych bossów, bo tam chyba Bakeltuzad będzie i tak dalej. Natomiast ee, ja się nie za bardzo nie zagłębiałem w panelu WoWa związanego z retailem. To jak będzie ktoś chciał, to sobie wejdzie. Ja osobiście nie jestem fanem tego, co się dzieje od kilku dodatków w wow Jestem większym fanem drugiej rzeczy, czyli jestem fanem słuchajcie no właśnie, jestem fanem słuchajcie dodatku TBC, który wejdzie tutaj jako pierwszy w historii. To był dodatek dodany do World of Warcraft, e, gdzie bardzo dużo osób wspomina go bardzo dobrze i miło. TBC oczywiście wprowadza e, w stosunku do klasyka takie bariery jak na przykład monty, które, którymi można latać. E, wprowadza także możliwość e, wejścia na nowy tak, Outland. E, po jednej i drugiej stronie pojawiają się nowe rasy i klasy. E, znaczy rasy, no, no, rasy, no wiadomo, że, że tutaj się pojawia Blood Elf e, po stronie Hordy, po stronie ali się pojawiają Dranejowie, e, no i oni mogą w końcu przejąć takie klasy, które do tej pory były unikalne dla, danego, e, dla danej strony, więc Horda miała Szamana, ale teraz Blood Elfy mogą być, e, przepraszam, e, Horda miała Szamana, ale teraz mm, mogą być nim Draneje. No, i BLAT elfy mogą być paladynami, gdzie to tylko należało do aluchów. No i TBC wejdzie, nie wiadomo kiedy, nie ma daty podanej, podobno w tym roku, bo jest 2021 podane i, i tak dalej. Ja będę grał osobiście, będę się bawił. Dobra, przechodzimy do rzeczy może ciekawszej. Diablo. Słuchajcie, z... tutaj w ogóle, jeśli mówimy o Diablo, to mówimy o trzech Podtytułach. Czyli pokazany został przede wszystkim do oczekującego przez największą rzeszę ludzi Diablo 4. Został pokazany cinematik, gdzie pewien mm, ksiądz, priest, dostaje. Yy, 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 yy. Bardzo dziwną propozycję. Przychodzi Łotrzyca, e, która to zdobywając uszy i przekazując te uszy, ewidentnie chce nam dać do zrozumienia, że mordowała. I właśnie tutaj, moi drodzy, pojawia się e, fakt pojawienia się całkowicie nowej klasy. Więc oni jeszcze gry nie wypuścili, ale się cieszą, że dodali nową klasę, nie? I nową klasą będzie Łotr. Łotr będzie swego rodzaju połączeniem. To będzie taki Demon Hunter połączony z walką wręcz, bo wiadomo, no to będzie taki Rogalik, który będzie sztyletami walczył, ale też będzie mógł śmiało walczyć bronią z dystansową. Jest tutaj także ogłoszenie PvP no bo uszy wiążą się z w Diablo 2, tak? Bo ja, ja za bardzo nie mam dużych doświadczeń wypadały przy walce z PvP. Więc jestem ciekaw, co oni mają na myśli przez to, w ogóle przez ten cały trailer i tak dalej. Zobaczymy, co, co, co z tego wyniknie. Natomiast e, jest to dosyć ciekawe i bardzo wiele osób entuzjastycznie podeszło do tematu właśnie wprowadzenia e, tego Łotra, tej Łotrzycy. E, zobaczymy, jak będzie to wyglądało w samej grze, natomiast e, pod samym trailerze można wywnioskować wiele rzeczy. Drugi temat, moi drodzy. Jest związany z Diablo 2 Resurrected. Wiele osób miało już w głowie te spoilery, wiele osób liczyło na to, natomiast tutaj mamy do czynienia, słuchajcie, z remasterem Diablo 2. Remaster, słuchajcie, ciekawa sprawa polega na tym, że remastery w ostatnich kilku, nawet nastu latach były obecne na scenie gamingowej i nawet remaster 2 był robiony na jakimś e, Unity, na jakimś innych si silnikach. Więc e, to było też takie dziwne, bo ludzie też chcieli po prostu bardzo remastera. E, przez wielu Diablo 2 jest uważany za najlepszą w ogóle, w, w, najlepszą część Diablo, wraz z dodatkiem oczywiście z lodem. No i teraz tak. Eee, o co chodzi? Bardzo wiele osób zobaczyło, jak będzie wyglądać to Diablo 2 i mówią, wow, naprawdę świetnie to wygląda. Natomiast cały, jak to się mówi, hmm... Diabeł tkwi w szczegółach, że to ewidentnie wygląda, jakby to było zrobione na silniku Diablo 4, czyli tak, jakby oni robiąc Diablo 4 sobie skopiowali ten silnik i po prostu robią to samo, ale podmieniając wszystko z Diablo 2. No i faktycznie musimy wziąć pod uwagę to, że tworząc coś takiego. Macie tak naprawdę odwaloną większość roboty, bo macie fabułę odwaloną, macie odwalony e, sposób prowadzenia gry, macie już cały lore zbudowany, cały świat. Teraz, teraz jest sprawa dla grafików i programistów, żeby to po prostu przeszyli na już e, nowszym silniku. Natomiast oni chcą tutaj zachować też e, sposób na przykład animacji, tak, bo bardzo specyficzny sposób animacji było. Bardzo specyficzny był sposób animowania postaci i walki w dwójce. Pamiętacie, te ruchy takie bardzo mechaniczne, powtarzalne, gdzie, których nie było już później w, w Diablo 3, no bo tam już doszły taki motion capture większy, że tam jak walczą te postacie, to one jakieś kombosy mają i tak dalej. No w Diablo 2 to było bardzo specyficzne. No i oni to też chcą przenieść. Natomiast, co mi się nie podoba też i wielu innym, bo obserwowałem wczoraj wielu twórców, że to Diablo 2 niestety ma szansę podzielić losy remastera Warcrafta 3. I ja wiem, że teraz bardzo dużo osób powie, że ej, ale odpowiedzialni za ten remaster jest studio, które zrobiło remaster Crash Bandicoot, remaster Tony Hawka i jeszcze jeden remaster, którego nie pamiętam. To oczywiście jakieś portfolio jest, bo te remastery wyszły bardzo dobre. Natomiast problem polega na tym, że jak sobie zobaczycie jakieś inne screenshoty, czy jak zobaczycie sobie jakieś inne rzeczy, to ten remaster wcale nie wygląda jakoś super. On wygląda fajnie, bo w momencie kiedy go oglądacie, jesteście pełni emocji i tak dalej. Natomiast jak sobie zobaczycie go z bliska na jakichś stop klatkach, no, to wręcz wygląda śmiesznie i tanio. Wygląda troszkę tanio jak jakaś darmowa gra z przeglądarki, jeśli chodzi o jakieś ekwipunki czy jakieś inne przedmioty, ale może to dlatego, że to jest bardzo wczesna faza rozgrywki, bardzo wczesna faza robienia tej gry. Um, I zobaczymy, czy oni jednak cokolwiek tutaj wprowadzą, żeby to naprawdę wyglądało konkretnie. Ja osobiście jestem zdania, że ta gra w ogóle remastera nie potrzebowała. Ona miała swój urok i ogólnie jestem zdania, że nie, nie każdy remaster każdej gry jest potrzebny. Ale dobra, to zobaczymy, jak wyjdzie. Słuchajcie, z tych trzech, z tych trzech rzeczy, które teraz w świecie Diablo wymieniłem. Eee, no, teraz jest trzecia. Diablo Immortal. Moim zdaniem, Diablo Immortal prezentuje się najlepiej i tu jest paradoks, ponieważ gdy Diablo Immortal ogłaszano, to wtedy wszyscy mówili: Ja jebie, co to ma być, czemu to wychodzi na komórki, co to za gówno. A teraz, Eee, co, co, co? Ktoś ci kamerkę dubluje. A, z tyłu gdzieś, tak, tak, tak. E, to zaraz to ustalimy, zaraz to ustalimy. Tak, faktycznie jest jakaś kamerka z tyłu. No, 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 no. Dobra, 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 dobra. No, a teraz, moi drodzy, wychodzi na to, że Diablo Immortal będzie chyba najfajniejszym w ogóle projektem w świecie Diablo. Znaczy, no zobaczymy, jak tam z czwórką będzie, ale Diablo Immortal przede wszystkim. Eee, wiele osób i tak jak ja rozmawiałem z MKR-em, e, jeszcze Kiszak, i jeszcze ktoś inny się wypowiedział, że faktycznie tutaj grafika prezentuje się najfajniej z tych wszystkich części, które są zapowiedziane, bo ona jest najbardziej czytelna. Eee, to jest takie Diablo 3 na sterydach. Które zostało fajnie ze, z, modelu, z przemodelowanym interfejsem i jeszcze systemem poruszania się i tak dalej, więc wychodzi na to, że naprawdę no, nie, nie będzie tak źle, jak, jak wszyscy myśleli na początku. E, oczywiście zobaczymy, jak dostaniemy w nasze ręce, prawda, możliwość grania w tą grę. Ja osobiście bardzo chętnie ją przetestuję, czy to. Nie wiem, czy ją będzie szła grać na emulatorze raczej, nie, ale, ale będzie się ją na pewno na komórce grać czy tablecie, więc. E, naprawdę. Myślę, że będzie całkiem, całkiem przyjemnie. Czekam na Immortal od dawna w sklepie, Pio od początku, zobaczymy co się stanie. Świetnie się zapowiada. No, no, no to zobaczymy. Diablo Immortal paradoksalnie z takiego najgorszego produktu przez wielu, nie przeze mnie może uważanego, ale przez wielu najgorszego, e, nagle nam tutaj idzie. I, słuchajcie, i może to jest taka taktyka 200IQ od Blizzarda, że ej, jak zrobiliśmy ten, jak zrobiliśmy jakiś produkt, na który nie chcą ludzie czekać, to dajmy im teraz jeszcze gorsze produkty obok, żeby. Wiecie, psychologicznie tamten wyszedł na wcale nie taki zły. <grych> no to. Może, może w ten sposób. A... E... Idziemy dalej. Mm. I teraz sobie ludzie wychodzą i wyłączają ten materiał, bo mówimy o Herstonie. Natomiast dzisiaj krótko. Każda ścieżka prowadzi na rozdroża. Każda ścieżka prowadzi na rozdroża, i faktycznie to jest. To ma rację, bo każdy, kto wszedł kiedykolwiek w świat w wie o tym, że e, The Barents jest takim sercem, moim zdaniem, i The Crossroads to jest też bardzo e, ikoniczna, więc miejscówka. I tam się bardzo dużo działo. Dodatek ogólnie jest skupiony wokół The Barents, a raczej. E, tego, co się dzieje tam na, na, na Crossroads, czyli mm, będzie to przygoda związana bardzo mocno z, tym, z tą krainą. Będziemy mieli także tutaj, oczywiście, widzicie, to jest, to jest chyba RFK albo RFC, ale chyba RFK bardziej, no bo są pnącza takie. To jest RFK i są świniaki, e, więc. E, no, no cóż, no, moim zdaniem bardzo fajny klimatyczny, natomiast tutaj w Hedgehogie też warto by było powiedzieć, tylko nie mam teraz znalezionego tego filmu w tle. To najwyżej sobie sami zobaczycie, Wprowadzą, słuchajcie, do Hearthstone'a będzie bardzo duża zmiana ze klasycznymi kartami. Będzie ponad 250 kart darmowych dla wielu. Zmieni się też także ta talia podstawowa. Ale co najważniejsze, wejdzie nowy tryb. Teraz, jak on się nazywał? RFK albo RFD, przepraszam. RFK albo RFD. Ktoś powiedział, że najemnicy to się będzie nazywało, albo jeszcze jakoś inaczej. Będzie to tryb taki roguelike. Że będziecie pokonywać pewnego rodzaju stopnie i przechodzić dalej do kolejnych komnat, do kolejnych miejsc, Mercen Mercenaries, tak? Mercenaries, tak. Więc ee, ja na pewno wrócę do Hearthstone'a z ciekawości wtedy. E, nie będzie to jakiś może długi powrót, zobaczymy. Więc z wielkiej ciekawości dla samego dodatku, czy też właśnie nowego trybu, bardzo chętnie sobie porobię. E, I z ciekawości się zaloguję jeszcze, bo oni powiedzieli, że każdy z Was, kto teraz się zaloguje. Dostanie, moi drodzy, darmową kartę legendy i dostanie jeszcze rewers z bliskonu, więc też dzisiaj sobie ściągnę tutaj w tle. Niech się to ściągnie i, i ten. I sobie odpalimy, żeby sobie zobaczyć, jak to jak to wygląda. I teraz tak. I ostatnia rzecz, bo o wielu innych będziemy rozmawiać, bo dzisiaj jeszcze panele będą trwać. Overwatch 2, moi drodzy, tu jest taki film, że wszystko w 4 minuty, co się pojawi, najnowszego w Overwatch 2, bo też był panel Overwatcha, ale na głównym otwarciu, oczywiście, zostały pominięte takie gry jak Heroes of the Storm, jak Warcraft 3 a ja, tak jak myślałem, ani słowem nie piskną o tej grze e, i e, Overwatch. To znaczy, oni tam wspomnieli, że będą na panelach, ten, ten ale nic nowego, więc jakby, jeżeli. Jeśli chodzi o Overwatch 2, nie wiem, czy została jakakolwiek informacja powiedziana, że kiedy jest planowany, chyba nadal nie jest planowany. W skrócie, Overwatch 2 to będzie wyglądający dosłownie tak samo Overwatch 1, bo to będzie wszystko na bazie Overwatcha, tylko będzie tak dużo zmian wprowadzonych, że stwierdzili, że ej, warto wydać nową grę. No to zobaczymy. Nie wiem, czy moim zdaniem może to chcą jakieś drugie życie, tak zaznaczyć taką kreską grubą, że tu się kończy era Overwatcha 1, ale teraz zaczynamy od nowa i może teraz się uda. Nie mam pojęcia. W każdym razie, jeszcze Heroes of the Storm. Nie wiem, co tam się dzieje. Nie śledziłem tego panelu i tak dalej. Osobiście uważam, że szkoda, że ta gra tak została potraktowana, bo Heroes of the Storm miało bardzo fajny pomysł na siebie, natomiast wiele takich rzeczy tam nie wypaliło. Na przykład moim zdaniem to, że ten exp jest zbierany wspólnie przez team, a nie osobiście, e, moim zdaniem to też miało bardzo duży wpływ, bo jednak w grach typu MOBA jest jednak e, ten element indywidualizmu i e, gdy dzielisz e, z całym teamem expa, to też ma bardzo duży wpływ na całą rozgrywkę, prawda? To też jest bardzo specyficzne, ale to są, jest bardzo dużo innych rzeczy, nie tylko jedna rzecz jest odpowiedzialna za jakiś sukces czy brak sukcesu w danej grze. Eee, a jeśli chodzi o Warcrafta 3, to co? Eee, no nic, no co, 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 no co? No, no, siedzą cicho, tak, zamietli pod dywan sprawę. Eee, no ja na ich miejscu też chyba bym się nie odzywał raczej, no bo są dwie możliwości, albo się odzywacie i macie do przedstawienia. Eee, jakiś super news, że nie wiem, wielka zmiana nadejdzie albo się odzywacie i przepraszacie, żeście odwalili. No, a oni woleli wybrać opcję, że w ogóle nic nie robią i udają, że tej gry nie istnieje, nie? No, tyle czekamy, obserwujemy. Słuchajcie według harmonogramu eee, sobie możecie zobaczyć, dzisiaj jest tak więc, według harmonogramu, można zobaczyć co, o której. Dzisiaj, moi drodzy, się pojawią też segment e, ogólnie gdzieś pytania-odpowiedzi, chyba że na koniec. Ja jestem ciekaw, czy w segmencie pytania i odpowiedzi, na przykład, będzie nagrany Red Shit Guy i oni go przedstawią, że on zadaje pytanie w wersji takiej przez internet. To by było ciekawe, zobaczymy.